Hej kochani, witajcie u mnie na kanale, a dzisiaj zapraszam Was na test tego. To są szablony do brwi. I wiecie, ja takich nigdy nie miałam, więc nie wiem czego się spodziewać, bo nie miałam nawet czegoś podobnego, jeżeli chodzi o brwi, w sensie jakichś tam stempelków i tak dalej. Tutaj chodzi o to, że przykładamy sobie szablonik do brwi i po prostu ciepiemy sobie cieniem i ma nam wyjść ładna brew. Ja w to trochę śmiem powątpiewać i moje są akurat z marki Etos. Wiecie, Etos to jest taka, jakby Wam to powiedzieć. A tak jak my mamy Rossmana na przykład, no to to jest coś takiego jak my mamy Rossmana, tylko że to jest Etos. Etos jest taką drogerią jakby holenderską, coś w ten deseń. No i wiecie co, to ogólnie nie ma różnicy, czy macie, nie wiem, z jednej firmy, czy z drugiej, czy z trzeciej, bo zasada działania jest taka sama. I jakby sposób całej aplikacji i jakby materiał, z których jest wykonany taki szablonik, wszystko jest to samo. W sensie to jest coś, co jest kawałkiem plastiku, ma po prostu różne kształty. Ja mam takich kształtów 6, bo tutaj mam 6 różnych szablonów. I oczywiście jak zwykle ja mam problem z otworzeniem opakowania, jak gdyby inaczej. No tak. No i tak, i generalnie zasada działania jest mega prosta. Bierzemy sobie taki szablonik, przykładamy, sprawdzamy, który nam najbardziej pasuje. A później co? A później sobie po prostu aplikujemy cień i ma nam wyjść ładna brew. Czy to wyjdzie? Ja jeszcze tego nie wiem. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że one wszystkie są bardzo do siebie podobne. Natomiast nie, ta to u mnie w ogóle odpada, dlatego chociaż ja zazwyczaj robię sobie brwi w szpic, natomiast... No właśnie, ciekawe, czy jakakolwiek będzie do mnie pasowało. Ej, ej, to w... Wygląda to trochę dziwnie, ale nie no, serio, trochę pasuje. To wygląda jak moja naturalna brew, ta jest trochę bardziej taka haczykowata. No ja z reguły robię sobie takie brwi bardziej tutaj haczykowate, w tym miejscu gdzieś mniej więcej. Natomiast ja sobie brwi w dużej mierze domalowuję. No nie, ta nie pasuje totalnie, nie? Może ta pierwsza, tak mi się wydaje, że ta pierwsza będzie najlepsza. Ja sobie brwi domalowuję, bo ich prawie nie mam. Zresztą widzicie, dzisiaj się na brwiach skupiamy, więc no, zobaczycie to bardziej. Kurczę, ej, wiecie co? To może nie być łatwa sztuka, to przyłożyć tak, żeby było dobrze. No ta to mi raczej nie będzie pasowała, bo albo mi końcówka ucieka, albo przód mi ucieka. Coś mi się wydaje, że chyba ta pierwsza będzie faktycznie najlepsza. No to to już... No nie, to to już w ogóle nie. Bo mi całkiem albo przód ucieknie, albo tył. Czyli jednak liczba szablonów 6, bo tyle ich mam, to może być stosunkowo mały wybór. No ta to też odpada. Kurde, bez kitu. No nie, to też raczej nie. Wiecie co? Tak połowa z nich, tak jak na przykład ta, no to to już jest w ogóle felerna. Czyli wracamy do tej numer 1. On coś mi się tu... I wiecie co? To jest jedyna opcja, która może w miarę pasować. I to nawet nie mówię, że całkiem. On już mi się podkład trochę tutaj odbił. Bo oczywiście mam standardowo, no wiecie, wcześniejszy makijaż. Ale wiecie, mi to nawet to tak średnio pasuje. Znaczy ta opcja jest najlepszą opcją, ale... No ja nadal nie jestem przekonana, no ale dobra. Mamy szablon, który w miarę najlepiej nam pasuje. Więc już wiemy, z czego będziemy korzystać. A, jeżeli chodzi o wypełnienie, no to ja... tak sobie myślę, że użyję tego seciku z Make Up Revolution do brwi. Tutaj mam kilka takich właśnie cieni, które są dedykowane do brwi i... z tego, co ja wiem, to to się robi takimi pędzelkami. Wiecie, chodzi o to, żeby sobie po prostu ciepnąć ten... braknie mi słowa. Ten cień. I że to ma się odbić. Tak, żeby nie wyjść poza granicę tego szablonu. I ja nie jestem do tego przekonana. Nie wiem, jakoś tak... Mam nadzieję, że się miło zaskoczę. Jakby to... Okej, teraz sztuką jest, żeby jak najlepiej przyłożyć szablon. No, żeby to jak najlepiej wyglądało.
wiecie, jak dla mnie to nawet ten, który pasuje najbardziej, i tak nie będzie jakoś za bardzo idealny. Czyli co ja wam już mogę powiedzieć, to to, że kupujcie zestawy, gdzie jest bardzo, bardzo duży wybór tych szablonów. A ja sobie zacznę tutaj od zewnętrznego kącika, tym najciemniejszym cieniem. Nie wezmę go sobie więcej. Boże, czy to wyjdzie? Ja myślę, że to nie wyjdzie, a przynajmniej myślę, że to nie wyjdzie tak, jak ja bym chciała, żeby te brwi wyglądały. I w ogóle, jeżeli chodzi o zasady działania, ona skomplikowana nie jest, no ale co, jak rano będziemy się malować i śpieszymy się do pracy i tak dalej, to czy nam się będzie tak chciało? Bo mi to tak, nie wiem. I wiecie, ja teraz jak widzę, że ten kształt jest ciemniejszy, w sensie ja sobie go wypełniłam tym cieniem, to zaczynam się zastanawiać, czy ja tej końcówki sobie tutaj jeszcze nie pociągnę czarnym. Bo dla mnie to będzie za jasny cień. A ja w tym seciku nie mam czarnego, ale wezmę sobie z mojej ulubionej palety. Teraz to wam nie pokażę, bo muszę trzymać szalon. Ale wezmę sobie z mojej ulubionej palety z Vibo czarny cień i sobie tutaj przyciemnię. Przyciemnię sobie od końca. I tu będę leciała do przodu. U góry nie, ale na dole, tą dolną granicę sobie przyciemnię. Mam nadzieję, że tam nic spod tego szablonu nie wyjdzie. Natomiast jak one już mają taki kształt, że ja go bardziej widzę, to ja się zastanawiam, czy ona nie będzie za krótka. No ale dobra, sprawdźmy. Trochę mi się tu osypało. Widzicie? I no nie, to nie jest brew, z której ja jestem zadowolona. Dlatego, że tu nie jest wyciągnięta, a... Nie podoba mi się. Nie podoba mi się i sprawdźmy, czy to się da delikatnie wyrównać. No tak, to... To nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł, to w ogóle powiem wam, że średnio mi się podoba. No nie, nie. To brzydka gąsienica jest. No ale dobra, mamy jedną gąsienicę, może spróbujmy drugą. Słuchajcie, ja się przez chwilę zastanawiałam, czy nie wziąć sobie innego szablonu. No ale nie wezmę innego szablonu, bo naprawdę tam te inne szablony, no to to jest tragisz. I one mi nie pasują totalnie. I ja się zastanawiam, czy po prostu tego w jakiś inny sposób nie przyłożyć. W takim sensie, że... może pokombinować i właśnie, o tutaj widzicie, włoski mi wystają spoza tej dziurki. I żeby po prostu tutaj wyciągnąć dalej tą brew tym cieniem. Żeby sobie dalej przyłożyć ten szablon. I przyłożyć go w trochę inny sposób jak wcześniej. W ogóle to jest bardzo problematyczne, szczególnie, że... No jak to zrobić, jak wcześniej się nie pomalujemy? No to jak się nie pomalujemy, a zrobimy sobie brew, a później chcemy nałożyć podkład, no to jest trochę problem, nie? No zaś jak mamy już podkład, to to się wszystko ślizga. No i widzicie, tutaj nie, jakby nie dolega do końca. I o, teraz dolega. No ale jak to zrobić, żeby to trzymać i jednocześnie sobie tutaj manewrować tym pędzlem? No to raczej nie jest dobry pomysł, żeby kumpela do nas rano przychodziła i nam trzymała szablon, żebyśmy sobie walnęły brwi do pracy, nie? No dobra, ja znowu zaczęłam ten film z takim sceptycznym nastawieniem. Okej, przyznaję się bez bicia. Ale... Kochani, chyba miałam dobre podejście, bo to coś nie idzie. No i okej, tutaj sobie teraz przytrzymam i troszeczkę sobie wypełnię tutaj jeszcze. Ale... I teraz to, teraz jakbym chciała tu tą końcówkę poprawić, to mam problem, bo ona mi uciekła. I teraz weź to sobie równo przyłóż. No nie przyłożysz tego tak, żeby było równo. No ale dobra, spróbujemy. I wrócę sobie do czarnego cienia. Strasznie to jest niewygodne. I tutaj sobie też przyciemnię tą końcówkę. Mi już jest ciepło.
Bo ja już się denerwuję, że to będzie jeszcze gorsza gąsienica. No dobra. To nie są brwi, o jakich marzyłam. Nie. Dla mnie nie. No, chyba że robicie makijaż na Halloween i chcecie mieć makijaż w stylu Frankensteina i potrzebujecie nieforemnych brwi, a akurat macie zrycie i zawsze jak zaczynacie robić brwi, to robicie ładne, nie? To wtedy... No nie, no przecież to jest straszne. Nie, ja wam nie polecę czegoś takiego. Dobra, koniec. Kończymy ten film. Idę to zmyć, bo ja z tym nie wytrzymam. A muszę jeszcze dzisiaj wyjść. Dzięki, że byliście, że oglądaliście. Pa!